przy mikrofonie ojciec Mirosław Bożek, a moim gościem jest dzisiaj ksiądz Tadeusz Górny. Witam księdza serdecznie razem z nami. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jesteśmy w takim szczególnym czasie tutaj właśnie na terenie naszej gliwickiej diecezji, której częścią jest Zabrze, gdzie w tej chwili właśnie w studiu siedzimy, bo przeżywamy czas kongresu eucharystycznego w naszej diecezji. Chcemy jakoś głębiej wejść właśnie w rzeczywistość Eucharystii i też w ciągu najbliższych audycji będziemy się bliżej przyglądać temu, czym Eucharystia jest, jak ją lepiej rozumieć, w jaki sposób się odnaleźć w tym, co możemy podczas Eucharystii przeżyć. I dzisiaj taki pierwszy temat właśnie z nią związany to jest takie spojrzenie, taki powrót do korzeni, można powiedzieć, bo sobie popatrzymy, jak to się wszystko zaczęło. Zaczniemy od Wieczernika i spróbujemy dojść do dnia dzisiejszego. Ale zanim właśnie do Wieczernika, tak spójrzmy jeszcze na tę współczesność, bo księże Tadeuszu, z tego co się orientuję, że to właśnie ksiądz jest takim człowiekiem, który ceni sobie bardzo Eucharystię, nie tylko z racji tego, że ją ksiądz sprawuje, jak każdy z nas tutaj, kto przyjął sakrament święceń, ale że ta właśnie te tematy związane z liturgią, z Eucharystią są jakoś tak księdzu szczególnie bliskie sercu, tak? Tak, są bliskie sercu i to od dawna, bo już od 18 lat praktycznie, 28, przepraszam, jak ja liczę, że jako sześciolatek przystąpiłem do pierwszej Komunii Świętej dzięki trosce moich rodziców i tak zaczęła się moja, no świadoma, mimo młodego wieku, przygoda z Panem Jezusem. Później od drugiej klasy podstawówki służba przy ołtarzu, oaza, formacja bardzo mocno oparta o liturgię, później seminarium, w pracy magisterskiej w seminarium spojrzałem sobie na liturgię starotestamentalną, próbując znaleźć jej wypełnienie w Nowym Testamencie, w Panu Jezusie. Przy okazji w seminarium byłem też prezesem scholi greckiej, więc tu pojawiła się okazja poznania liturgii bizantyjskiej. No właśnie, bo tu mamy jakąś taką różnorodność. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co my znamy, do liturgii łacińskiej. To właśnie troszeczkę warto sobie uświadomić, że to jest jeszcze większe bogactwo. Tak, i liturgia bizantyjska przywiodła mnie do starszej formy liturgii łacińskiej, czyli do mszy trydenckiej, którą nauczyłem się sprawować, bo dzisiaj sprawuję na co dzień w ramach swojej posługi parafialnej. W międzyczasie udało mi się też uzyskać stopień naukowy licencjata w zakresie liturgiki, więc ta pasja znalazła też swoje ujście gdzieś tam w rozwoju naukowym, profesjonalnym, można powiedzieć. To teraz to jest dzisiaj, to my teraz właśnie z tej pasji czerpiąc spróbujmy cofnąć się 2000 lat wstecz, no bo tak jak powiedzieliśmy, no wszystko zaczęło się w Wieczerniku, ale właściwie co tam się dokonało w tym Wieczerniku takiego, że my wiążemy właśnie tę naszą liturgię, współczesną Eucharystię właśnie z Wieczernikiem. W Wieczerniku dokonała się bardzo specyficzna uczta paschalna. Teoretycznie wszystko miało miejsce tak, jak powinno. Żydzi świętowali i do dzisiaj świętują w ramach najważniejszego święta wyjście Izraelitów z Egiptu. Wiąże się to ze spożywaniem uroczystego posiłku. Najmłodsze dziecko pyta, czym się ta noc różni od innych nocy. Głowa rodziny tłumaczy, co się dzieje. Spożywa się baranka, chleb niekwaszony, gorzkie zioła, pije się symboliczne kielichy wina. I Pan Jezus wykorzystał tę tradycyjną ucztę żydowską, choć nie wiemy, jak ona dokładnie wyglądała w czasach Pana Jezusa, do tego, żeby dać jej nowy wymiar. Uczynił ją zapowiedzią tego, co dokonało się dzień później według naszej jarchoby czasu, według żydowskiej tego samego dnia po południu, czyli uobecnił w niej, zapowiedział w sposób sakramentalny swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dał uczniom chleb, czyniąc go swoim ciałem, dał wino, czyniąc je swoją krwią i nakazał im naśladować to.
mówiąc. No właśnie, bo tam padają takie słowa, które znajdziemy właśnie między innymi u świętego Pawła w liście do Koryntian pierwszym. To czyńcie na moją pamiątkę. To, co to jest ta pamiątka w takim razie, którą my mamy czynić? To nie jest coś, co sobie przywieziemy z Jerozolimy, z wyjazdu wakacyjnego czy z pobożnej pielgrzymki. Pamiątka dla Żydów wtedy, dla nas dzisiaj, ma znaczenie uobecnienia, takiego wspominania, które sprawia, że dane wydarzenia stają się obecne. Nie na takiej zasadzie, że one się powtarzają, dzieją się po raz kolejny, tylko my w sposób duchowy jesteśmy przeniesieni w czasie do tego, co się wtedy wydarzyło. Czyli można powiedzieć, że każdy nasz udział w Eucharystii dzisiaj to jest też takie doświadczenie tego uobecnienia, czyli tego naszego zagłębienia się w coś, co jest cały czas obecny, a my się stajemy tego częścią. Tak, w czasie każdej mszy świętej my duchowo stajemy pod krzyżem na Golgocie, uczestniczymy w śmierci Chrystusa i w Jego zmartwychwstaniu. Mhm. Dobrze, ale to teraz tak, jakbyśmy tak mieli popatrzeć, to wszystko się zaczęło właśnie w Wieczerniku, miało swoje zwieńczenie właśnie na krzyżu Pana Jezusa, ale to jak to przeżywali właśnie ci pierwsi chrześcijanie na samym początku? Dokładnie nie wiemy. Dzieje apostolskie mówią nam o życiu pierwotnego kościoła sporo, ale o sprawowanej w nim liturgii bardzo mało. Wiemy, że msza święta była sprawowana w domach, że spotykali się w niedzielę, że były głoszone kazania, nieraz z tragicznymi skutkami, jak u świętego Pawła, gdzie jeden młodzieniec przy długim kazaniu spadł z okna i zginął. To jest takie ostrzeżenie, prawda, że jak jest za długo i nudno, to ktoś może umrzeć z nudów, dosłownie. Tak to dzieje apostolskie opisują. A my niekoniecznie będziemy potrafili go jak święty Paweł wskrzesić. To jest ostrzeżenie dla księży, dla nas szczególnie istotne. Więc szczegółów z dziejów apostolskich nie znamy. Wiemy o łamaniu chleba, wiemy o nauce apostołów, więc o tych dwóch elementach, które w sumie w uczcie paschalnej możemy zobaczyć, uczta i opowiadanie historii. Natomiast w późniejszych etapach Kościoła zaczęto o mszy świętej pisać. Niekoniecznie w sposób systematyczny, bo nie było takiej potrzeby. No tak, bo jak wszyscy wszystko wiedzą, to jest dla nas jasne, to o czym my będziemy tutaj pisać, prawda? To przecież Eucharystia, czy łamanie chleba, jakie jest, każdy widzi, prawda? Przychodzimy, bierzemy w tym udział, no to jest wszystko jasne. Ale rozumiem, że opisywano to dla ludzi spoza wspólnoty chrześcijańskiej. Tak, tutaj najmocniejsze akcent kładzie nam święty Justyn, męczennik z połowy II wieku, który opisywał pogańskiemu cesarzowi to, co robią chrześcijanie. Że gromadzą się w niedzielę, że czyta się pisma apostolskie, potem wyjaśnia się je, zachęcając ludzi do dobrego życia. Później następują modlitwy z pocałunkiem pokoju, przynosi się chleb i wino zmieszane z wodą, nad którym odmawia się dziękczynienie. Później jest on rozdzielany ludziom jako komunię święto. Więc widzimy opis dla poganina tego, co robią chrześcijanie uczynione. Chrześcijanie sami tego nie potrzebowali. Tak jak my dzisiaj przekazujemy sobie rytuał wieczerzy wigilijnej z pokolenia na pokolenie bez jakichś zapisów tekstowych. Nie? No właśnie, ale było też tak, że to były też czasy prześladowań, czasami jakichś takich fałszywych mitów, takie fake news, jak to się dzisiaj mówi, że o, to ci chrześcijanie to są bodaj kanibale, bo tam jest mowa, że oni jedzą ciało, prawda? Więc też między innymi o to chodziło, żeby przedstawić, kto był w stanie, kto był otwarty, żeby zrozumieć to, co oni faktycznie tam robili, prawda? Tak, chodziło o obronę tego, co chrześcijanie robią, żeby ich nie skazywano za rzeczy, które były zabrudzone przez prawo, a kanibalizm był zakazany w każdym etapie dziejów i w każdym chyba rejonie świata. Ale potem pojawił się taki moment, kiedy zmieniła się sytuacja polityczna, kiedy już właśnie chrześcijaństwo stało się religią oficjalną, bo właśnie za cesarza Konstantyna taki przełom nastąpił, czyli początek IV wieku, no i też ta liturgia nasza, Eucharystia, się znalazła w takim nowym kontekście, prawda?
Tak, w bardzo nowym kontekście, ponieważ zmieniło się choćby miejsce odprawiania. Już nie trzeba było gnieździć się w jakimś małym domu. W ukryciu? Czy w ukryciu podziemnym, w jaskiniach i katakumbach i innych miejscach. Można było wykorzystywać bazyliki, można było budować kościoły. Skoro było okazałe miejsce, mogła być bardziej okazała forma zewnętrzna tej liturgii. Liczba chrześcijan też była większa, więc można było wykorzystać talenty osób, które są, czy to do tworzenia sztuki sakralnej, muzyki, do zaangażowania w sprawowaniu samych obrzędów, różne czynności liturgiczne, procesje, okadzenia. Inspirowano się nawet świeckimi źródłami, jak choćby ceremoniałem dworskim w tym zakresie. Czyli tu z jednej strony można powiedzieć, że to był taki już błogosławiony czas, bo już nie trzeba się było kryć, można było się ujawnić, można było pewne rzeczy robić w taki sposób bardziej otwarty, ale czy to tak też pod każdym względem wyszło na dobre, jeżeli chodzi o liturgię? Bo to też czasami to można powiedzieć, że jest taka pokusa upodobnienia się w pewnych sprawach do tego, co wokół nas, do pewnych też jakichś kontekstów kulturowych istniejących wokół. Trudno to ocenić tak dość szczegółowo. Dość istotną zmianą, jeśli chodzi o odnalezienie się w kontekście kulturowym, była zmiana języka w liturgii. Mhm. Mówimy tutaj o kościele modlącym się na terenie Półwyspu Apenińskiego, na terenie dzisiejszych Włoch, bo w momencie, kiedy uświadomimy sobie to, że Kościół wzrastał w czasie prześladowań w różnych miejscach, nie było komunikacji między poszczególnymi miejscami, więc różne tradycje liturgiczne się tworzyły w Kościele starożytnym. Siłą rzeczy inaczej wygląda życie w Egipcie, inaczej w Grecji, inaczej w Rzymie, inaczej gdzieś w Indiach czy w Persji. Natomiast Cesarstwo Rzymskie coraz bardziej odchodzi od używania języka codziennego, języka greckiego, pojawia się język łaciński. Ludzie nie rozumieją tego języka greckiego, potrzebują, chcą rozumieć łacinę, więc wprowadzają ją do liturgii, co u niektórych wywoływało wielki sprzeciw i oburzenie, że jak to można od tradycyjnego tak było, języka. Zawsze była greka, tak? Zawsze. No zobaczmy też, łacinę wprowadzono, jak to może dzisiaj dla nas brzmieć, po to, żeby ludzie lepiej rozumieli, co się dzieje podczas liturgii, bo to był język powszechnie używany w Imperium Rzymskim. Tak. Dlatego też święty Hieronim dokonał przekładu Pisma Świętego na łacinę, bo grecki Nowy Testament przestawał być dla ludzi zrozumiany. Jak można budować wiarę słowem, którego się nie jest w stanie zrozumieć, a przez to przyjąć do serca. Więc tu jesteśmy już, tak wyruszamy w dalszą podróż już w wieku IV i troszeczkę później i przyjrzymy się temu, co dalej działo się w kolejnych wiekach chrześcijaństwa z liturgią już po piosence. Rozmowy w drodze. Dzisiaj w ramach spotkań związanych z Kongresem Eucharystycznym rozmawiamy o liturgii, o Eucharystii, o tym, jak wyglądała w ciągu 2000 lat, począwszy od Wieczernika do dzisiaj. Patrzyliśmy do tej pory na takie właśnie pierwsze wieki, tak z grubsza może już tam na pierwszy 1000 lat niecały tego, jak to wyglądało, w dużym uproszczeniu. Natomiast widać, że właśnie taka druga część średniowiecza, gdzieś tam począwszy może od IX wieku, to był taki czas, gdzie podejście do liturgii, do Eucharystii się cokolwiek zmieniło w porównaniu z tym, co było wcześniej. Co się działo w tym czasie? Tak, cesarz Karol Wielki miał bardzo wielkie pragnienie, żeby w jego cesarstwie liturgia była jednolita, piękna, dostojna, stąd wprowadzał liturgię rzymską wszędzie, gdzie się dało. Przede wszystkim działo się to w klasztorach, które miały możliwość tego, żeby kształtować sobie życie liturgiczne, dbać o piękno formy. Tylko tutaj dopowiem, liturgię rzymską, czyli taką, jak sprawowano w Rzymie, bo mówiliśmy, że tam nie było takich łatwych kontaktów poszczególnych miejscowości, więc ta liturgia też przybierała różne kształty w różnych miejscach. Tak, i do dzisiaj zresztą tak mamy. W Kościele katolickim jest ponad 20 różnych obrządków liturgicznych, ale to
to temat na inną rozmowę. Więc wracając do tego, co się działo w cesarstwie Karola Wielkiego, liturgia stała się coraz bardziej czynnością księży, mnichów, księży pracujących w parafiach. Ołtarz zaczął wędrować po kościele, już nie był w środku kościoła, coraz bardziej stawał na czele, nawy, coraz bliżej ściany. Ludzie bardzo czcili Pana Jezusa, kochali Go, szanowali, uważali, że On jest święty, oni są grzeszni, więc zaczęli przyjmować Komunię Świętą na klęcząco i do ust. Ale zaraz, jak to zaczęli, w którym wieku zaczęli? A to nie od początku tak było? Nie. Celowo zadaję to pytanie, bo mamy pewne takie wyobrażenia właśnie z tym związane. Pierwsza Komunia Święta, której Pan Jezus udzielił apostołom, była udzielona na leżąco. Przez podawanie sobie z ręki do ręki chleba, który był ciałem Pana Jezusa, i kielicha z winem, który był Jego krwią. I tak prawdopodobnie wyglądały msze pierwszych chrześcijan. Później zaczęli przyjmować Komunię Świętą na ręce, które układali w kształt tronu lub krzyża, z wielką czcią do Najświętszego Sakramentu, tak wielką, że dotykali, zanim spożyli ciało Pana Jezusa, czoła, oczu, jakieś części ciała, które ich bolały czy były chore, wierząc, że w ciele Chrystusa znajdą uzdrowienie. Pili z kielicha, czasami później się pojawił zwyczaj zanurzania chleba w konsekrowanym winie. Natomiast później, mniej więcej w IX wieku, świadectwa mówią o tym, że zaczęto Komunię Świętą przyjmować na klęcząco ze względu na szacunek do ust. Od XI wieku to była praktyka coraz powszechniejsza. Żeby było praktyczniej, zanika komunia pod dwiema postaciami, tworzy się małe hostie, nie łamie się już jednego chleba na wiele kawałków. Ludzie tak bardzo bali się zbezcześcić Pana Jezusa, że w pewnym momencie wręcz zaniechali przyjmowania Komunii Świętej. To jest jakiś taki paradoks, czy taka zdumiewająca rzecz, że Pan Jezus daje się nam, żebyśmy Go przyjmowali pod postacią chleba, chce być nas blisko, chce właśnie, żeby ta komunia, to zjednoczenie z Nim, tę bliskość nam dało, a tutaj taki, można powiedzieć, przesadny szacunek sprawia, że to aż się boimy dotknąć, aż się boimy przyjąć tę komunię. No to... Tak, i chcemy patrzeć. Stąd w XI wieku dopiero pojawia się gest podniesienia chleba w czasie przeistoczenia. Wcześniej ksiądz mówił, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, i nie było potrzeby, żeby ten chleb pokazywać, bo ludzie go potem mieli w rękach i ich spożywali. Natomiast w XI wieku pojawił się gest podniesienia hostii dla ludzi, którzy nie spożywali, tylko adorowali Pana Jezusa. I wtedy skąd to rozumiem, że wzięła się też ta praktyka właśnie adoracji Najświętszego Sakramentu, swoją drogą chwalebna, bo to też daje nam jakąś bliskość Pana Jezusa. Ale problem, jeżeli to jest zamiast przyjmowania Komunii Świętej, a nie oprócz przyjmowania Komunii Świętej. Tak, stąd się wzięło też przekazanie kościelne, które mamy do dzisiaj, że przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym należy Komunię Świętą przyjmować. To nie jest wynalazek dwudziestowieczny w kościele, tylko to ustanowił Sobór Laterański IV w 1215 roku, czyli 800 lat temu, po to, żeby ludzie w ogóle Panem Jezusem się karmili. Tak bardzo bali się tego, że są niegodni, że nie przyjmowali komunii, że trzeba było im taki obowiązek raz w roku nałożyć. No to w takim razie, no właśnie, dzieją się tego rodzaju rzeczy, takie z jednej strony właśnie szacunek, który jest bardzo dobrą rzeczą, ale szacunek posunięty tak daleko, aż do Pana Jezusa nie przyjdziemy, bo jednak zwróćmy uwagę, jeżeli nawet wypowiadamy te słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, to mimo wszystko wypowiadamy te słowa przed przyjęciem Komunii Świętej. Nie jesteśmy godni, ale chcemy Go przyjąć, a tutaj to poczucie niegodności sprawiło, że w tym momencie tej komunii nie przyjmowano. Tak, sytuacja człowieka się nie zmieniła, my dalej nie jesteśmy godni, żeby Go przyjmować. Zmieniła się trochę nasza świadomość, że wiemy, że bez Niego sobie nie poradzimy i że On dał nam siebie bez względu na nasze zasługi, tylko ze względu na swoją miłość.
To jest rzecz, której w tamtym okresie w Kościele gdzieś brakowało w myśleniu takim powszechnym. Tego, że człowiek, choć jest niegodny, to daje, korzysta z możliwości tego, żeby być w jedności z Bogiem. On osobiście, konkretnie daje siebie człowiekowi jako pokarm do spożywania, nie do oglądania. Nic nam nie da rolada kluski i modra kapusta w niedzielę na talerzu i się będziemy tylko na nią patrzeć. No właśnie to jest to. Pokarm na drogę to był też taki zwrot, którego używali chrześcijanie gdzieś od początku. I rzeczywiście, jeżeli byśmy wyruszyli w tę duchową drogę bez prowiantu, to tak jak pielgrzymka albo jakiś górski szlak bez prowiantu, no to za daleko nie zajdziemy. Tak samo w życiu duchowym, taki człowiek wygłodzony duchowo, to rzeczywiście też byłby problem. Tak, bardzo wielki problem i duże ryzyko się tutaj pojawia. W związku z tym, że ludzie nie przyjmowali ciała Pana Jezusa, wierząc w Jego świętość, pojawiły się myśli o tym, że to może jest inaczej, że przecież Pan Jezus kazał siebie jeść, więc jedzmy ten chleb, ale pytanie, czy ten chleb na pewno jest ciałem Chrystusa, czy może jest tylko chlebem, który to ciało symbolizuje, albo czy ta obecność w chlebie Pana Jezusa jest trwała, czy jest tylko czasowa. Pojawia się tutaj cały problem reformacji i podejścia do Eucharystii w XVI wieku, takiego bardzo indywidualnego, subiektywnego, relatywnego, który widzimy choćby u Lutra. No właśnie, i tu się pewne rzeczywiste problemy spotykają się z pewnymi reakcjami, które czasami też, jak to się mówi potocznie, wylewają dziecko z kąpielą, czyli oprócz rzeczywistych jakichś nadużyć, problemów czy niewłaściwego podejścia, zaczęto odrzucać coś, co właściwie było obecne w naszym podejściu do Eucharystii od samego początku. Tak, to widzimy u Lutra bardzo wyraźnie. Msza Święta, owszem, wiązała się z sprawowaniem przy świętej, wiązało się z wieloma nadużyciami. Księża korzystali ze mszy jako narzędzia zarobku. Pojawiły się w późnym średniowieczu intencje mszalne. Ja odprawię za ofiarę mszę, żeby pani była zdrowa, czy żeby mąż dostał się do nieba. I tu pani łaski otrzyma. Nadużycia jak najbardziej słusznie powinny być takie ganione i naprawiane. Natomiast nie można stawiać nigdy swojego myślenia i swojej wizji wziętej z jakiejś tam pobożności czy uczuciowości ponad to, co Kościół w swoim spokojnym, statecznym, kształtowanym przez wieki nauczaniu głosi. Ale bodaj tam problemem było też to, że sami księża, nieraz brakowało im jakiegoś wykształcenia, zrozumienia tego, co się w ogóle dzieje podczas Eucharystii. Jak to w ogóle było możliwe, aż to trudno wyobrazić, że skoro msza była po łacinie, a byli księża, którzy nie znali łaciny w ogóle? Byli. Dzisiaj też są. No, ale dzisiaj to ale dzisiaj nie ma potrzeby. Tak, dzisiaj używamy już języków innych, prawda? Ale tam właśnie to był jedyny język w obrządku właśnie tym w Europie używanym, prawda? Tutaj to jak... No, no i właśnie, to wtedy pokazało, że nagromadziły się pewne problemy, które no, prosiły się o to, żeby na nie odpowiedzieć, prawda? Tak, problemów było dużo i to wewnątrz Kościoła, te, które później zostały gdzieś tam wyciągnięte przez reformatorów na zewnątrz, to było tylko szczyt góry lodowej. Stąd pojawiła się potrzeba zwołania soboru pierwszego po kilku wiekach, spotkania wszystkich biskupów Kościoła, który miał zaradzić tym problemom, które były w Kościele. Księża w tamtym czasie przygotowywani byli przez innych księży do pełnienia posługi. Nie było seminariów, studiów. Działo się to tak bardzo chałupniczo, familiarnie, swojsko wręcz. Jeden czyli właściwie polecił, nie miał kto wyświęcił. Tego sprawdzić, czy ten ksiądz, on się uczył od tamtego księdza, a ten czy tamten w ogóle miał jakieś takie, to wszystko dobrze poukładane, żeby kogokolwiek uczyć, to nie miał kto tego sprawdzić zupełnie, tak? Znaczy nawet jeśli miał kto sprawdzać, to technicznie było to bardzo trudne do zrobienia. Mhm. Pamiętajmy o tym, że XVI wiek, na tym etapie jesteśmy historii, to nie jest czas takiego szybkiego przepływu informacji jak dzisiaj. Mhm. Nie? Zanim jakaś wiadomość dotarła, jakiś
pracownik biskupi był w stanie objechać wszystkie parafie, sprawdzić jak to odprawia, co mówi. To zajmowało mnóstwo czasu i mnóstwo wysiłku. I teraz docieramy do tego takiego bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest Sobór Trydencki, który wielu ważnymi tematami się zajmował, ale jednym z nich właśnie było to, co dotyczyło liturgii, Eucharystii. Tak, i rozumienia natury Eucharystii, jej istoty wewnętrznej, tutaj kwestia tego, na ile Eucharystia jest ofiarą, na ile ucztą, na ile jest ponowieniem ofiary Chrystusa, na ile jej uobecnieniem, czyli na ile cofamy się w czasie do Wieczernika, a na ile, czy na Golgotę, a na ile powtarzamy Golgotę i Pan Jezus umiera po raz kolejny na ołtarzu. Problem uczestnictwa wiernych w liturgii także był poruszany przez Sobór Trydencki, przyjmowanie komunii, wyjaśniania im obrzędu mszy świętej. Dużo, dużo ważnych tematów ten Sobór miał przed sobą do podjęcia. A owocem tego był mszał, który został uchwalony w 1570 roku przez świętego papieża Piusa V. Tam z takich właśnie tych szczegółów, które mają korzenie z tego w tym soborze, to wspomnieliśmy o tym takim chałupniczym przygotowywaniu się do sprawowania Eucharystii, czy do formacji takiej. To był też początek seminariów, może niekoniecznie w takiej dokładnie postaci, jak dzisiaj je mamy, ale już takiej, wspólnego przygotowania księży w taki bardziej systematyczny sposób. Też. Tak, to święty Karol Borromeusz seminarium otworzył. Mimo wszystko bardzo podobne do tych, które mamy dzisiaj w swojej zewnętrznej formie funkcjonowania. Więc sporo z osiągnięć Soboru Trydenckiego funkcjonuje w Kościele na co dzień do dzisiaj. Sobór ten choćby zachęcał do tego, żeby w mszach świętych była obecna homilia, żeby ludziom wyjaśniano czynności liturgiczne. Sobór próbował odrzucić to wszystko, co w liturgii było zbędne, niepotrzebne, jakieś naleciałości, nowinki wprowadzane gdzieś tam oddolnie w różnych miejscach przez księży, czy przyjmowane w różnych obszarach kościelnych, prowincjach całych. Bo tu właśnie warto przypomnieć, że ponieważ tak jak wspomnieliśmy, tam komunikacja zajmowała bardzo dużo czasu, to mówimy w ramach jednego kraju, a jeszcze w wielu krajach, więc rzeczywiście tworzyły się jakieś takie lokalne zwyczaje, jak to nieraz się mówi, albo u nas zawsze tak było i w związku z tym też te różnice czasami się pogłębiały, nawet jeżeli niekoniecznie były w tych rzeczach najistotniejszych, to w pewnym momencie wyglądało to tak, że ktoś jechał do innego kraju i tak nie doświadczał dokładnie tego samego podczas liturgii, co u siebie. Drobne różnice mogły być, czy w obrzędach, czy w tekstach poszczególnych. Także trzeba było to jakoś ujednolić. Sobór Trydencki podjął dość ostrą decyzję, żeby odciąć wszystko to, co jest młodsze niż 200 lat. Taka próba powrotu do korzeni. Jeśli coś w kościele funkcjonowało dłużej niż przed XIV wiekiem, to może sobie funkcjonować dalej. Jeśli jest młodsze niż 200 lat, taką granicę ojcowie soborowi ustalili, trzeba się tego pozbyć. Dla uzyskania czystości wiary, tradycji, jedności w kościele. Bo tutaj rzeczywiście taką cenną rzeczą jest to, że można było odczuć bardziej to, że jesteśmy niezależnie od kraju, niezależnie od jakiegoś regionu, jednością w przeżywaniu tej Eucharystii. A rzeczywiście można też sobie pomyśleć, to był wiek XVI, jeżeli pomyślimy sobie później o chociażby takiej epoce jak barok, który w taki kwiecisty sposób podchodził do sztuki, do różnego rodzaju kulturowych spraw, to tam mogłaby być rzeczywiście też taka radosna twórczość liturgiczna, której ta ujednolicona liturgia zapobiegła właśnie ta posoborowa, po Soborze Trydenckim. Tak, zwłaszcza jak sobie uświadomimy, co zrobił barok katolicki, taki bardzo ortodoksyjny, w zestawieniu z tendencjami reformackimi, gdzie reformacja bardzo mocno stawiała na narodowość, na język narodowy w liturgii, aby te obrzędy były zrozumiałe, czytelne dla człowieka, dostępne. Sobór Trydencki dlatego na przykład utrzymał język łaciński, żeby odróżnić się od kościołów protestanckich, żeby było wiadomo, czy dana msza jest sprawowana ważnie w jedności z kościołem, czy
czy nie, czy przez heretyków. Czyli swoją drogą to też, bo z tego co pamiętam, rozważano też podczas Soboru Trydenckiego kwestie języków narodowych, ale tu właśnie była ta kontrowersja właśnie powiązana z tym, co robili właśnie reformatorzy protestanccy, żeby właśnie nie było tutaj jakichś właśnie nieporozumień, jakichś nadużyć i tak dalej, właśnie żeby była w kontekście takich możliwych kontrowersji jasność co do tego, w co my wierzymy, jak my przeżywamy liturgię. Tak, i w którym kościele, czy jesteśmy w kościele, czy, czy jesteśmy poza kościołem. Stąd te zewnętrzne znaki, którym najprostszym jest język, były przez Sobór Trydencki podkreślane. I teraz, jeżeli popatrzymy w tym momencie właśnie na tę liturgię, która została w jakiś taki sposób poukładana właśnie przy okazji Soboru Trydenckiego, to jeżeli, na ile się da tak jakoś zwięźle powiedzieć, to jak to się miało do tego, co było na początku, a jak to się ma do tego, co jest dzisiaj? No, schemat mamy bardzo podobny, czyli mamy dwie zasadnicze części, liturgię słowa i liturgię eucharystyczną. Choć w mszy trydenckiej one nazywają się ciut inaczej, bo mamy msze katechumenów i msze wiernych. Katechumenów, czyli ludzi, którzy nie byli jeszcze ochrzczeni, przygotowywali się do chrztu, wypraszano z kościoła, zresztą do dzisiaj się wyprasza, jeśli się znajdują na liturgii, po homilii i od wyznania wiary we mszy świętej mogli uczestniczyć tylko ochrzczeni. Więc zasadniczo struktura była taka sama. Różniło się natomiast mnóstwo szczegółów. Sobór Trydencki bardzo poukładał liturgię, pousuwał niektóre modlitwy, pododawał nowe obrzędy. Każdej czynności, którą pełnił ksiądz, musiała towarzyszyć jakaś modlitwa. Tego nie było w kościele pierwotnym. Sporo było dowolności, wręcz spontaniczności. Tutaj wszystkie teksty mszalne są określone co do gestu, jak szeroko rozłożyć ręce, ile razy ucałować ołtarz, jaki znak krzyża uczynić, że duży, mały, nad kielichem, nad hostem, nad darami obydwoma. Sporo takich szczegółów celebracyjnych było pookreślanych, żeby też ułatwić celebrowanie mszy świętej zgodnie z wzorcem w sposób godny. Natomiast były też zmiany, które nie były do końca dobre, jak choćby ograniczenie tekstów biblijnych, wypadła gdzieś ze mszy świętej homilia. Ciekawa rzecz, jeśli chodzi o komunię wiernych. Ma miejsce w mszale trydenckim, sobór zachęca do tego, żeby komunię przyjmować częściej niż tylko raz w roku. Natomiast w samym mszale obrzędów komunii wiernych nie ma, one są w dodatku do mszału. Więc, czyli to nie było takie oczywiste, żeby w tym momencie właśnie przychodząc na Eucharystię, przystępować do Komunii Świętej. To tak jak tam chrześcijanie się na początku gromadzili na łamaniu chleba, czyli spożywali właśnie ten chleb, który stawał się ciałem Chrystusa, a tutaj ta komunia dla wiernych, to tak jakby to było coś takiego dodatkowego, czyli częściej ludzie przychodzili na Eucharystię niż przyjmowali komunię i to bynajmniej nie z powodu grzechów ciężkich. Tak, tu cofniemy się trochę, 4 wieki w czasie. Święty Ludwik IX, król Francji, był bardzo pobożnym królem. Mszy świętej słuchał 2 razy dziennie. 2 razy dziennie był na mszy. Natomiast do komunii świętej przystępował aż 6 razy w roku. To pokazuje nam tę średniowieczną mentalność. Sobór Trydencki próbował z tym trochę powalczyć. Natomiast w zasadzie w dokumentach soborowych mamy zachętę do komunii, natomiast przy redakcji mszału gdzieś to uciekło. A to właśnie w wieku XVI tam mamy świętych, którzy mieli takie podejście właśnie takiej pobożności eucharystycznej. No, w naszym przypadku to święty Ignacy, założyciel jezuitów, był jednym z tych takich radykalnych, zachęcających, że mówił, że zachęcał, żeby przystępować do komunii świętej co miesiąc, a może nawet co tydzień. I to było takie podejście bardzo radykalne w tamtych czasach. Tak, i bardzo potrzebne wtedy w kościele. Też trzeba pamiętać o wymaganiach, jakie prawo
jakim prawo obwarowało komunię. Trzeba było mieć zgodę spowiednika na to, żeby do Komunii Świętej przystąpić, żeby nie popełnić świętokradztwa. Trzeba było zachować post eucharystyczny, który trwał od północy. Stąd też wtedy nie było mszy świętych wieczornych. Mhm. Dostęp do mszy świętej i do komunii w związku z tym też był dość ograniczony. Mhm. To spróbujemy się za moment przyjrzeć po kolejnej piosence już właśnie temu, jak to się wszystko rozwinęło już po Soborze Trydenckim, co się udało wprowadzić w życie, jakie były tego owoce i co z kolei się okazało potrzebne, żebyśmy w tym naszym głębszym rozumieniu Eucharystii poszli jeszcze dalej. Rozmowy w drodze. Dzisiaj rozmawiamy o Eucharystii w kontekście Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej i mówimy o historii od Wieczernika do dnia dzisiejszego. Dotarliśmy do wydarzeń związanych z sytuacją w XVI wieku, kiedy wiele spraw związanych z Eucharystią uporządkował Sobór Trydencki. A jakie owoce, czy na ile te owoce tego Soboru Trydenckiego potem pokazały się, czy zapuściły korzenie już w kolejnych wiekach? Co się jakby tutaj rzeczywiście, co przyniosło spodziewany owoc, a co z kolei sprawiło, że trzeba było dalej myśleć o tym, jak spojrzenie na liturgię pogłębić? Czy po Soborze Trydenckim próbowano uczynić ze mszy świętej centrum pobożności wiernych? Próbowano wiernym ją przybliżać, ale z różnym skutkiem. Ludzie nie mogli śledzić tekstów mszalnych. One były wypowiadane przez księdza po cichu. Do XIX wieku był zakaz drukowania obrzędów mszy świętych w językach narodowych dla ludzi. Księża tłumaczyli je w ramach kazań, które ze względu na wygodę księży często były jakimiś tematami pobocznymi, niekoniecznie związanymi z samą liturgią. Dotykano sporą elementów spornych z protestantami, kwestie obecności Chrystusa w postaciach eucharystycznych, tego, że msza święta jest ofiarą Chrystusa, jakie znaczenie ma kapłaństwo hierarchiczne w Kościele, natomiast nie zaznajmiano wiernych z treściami choćby modlitwy eucharystycznej używanej we mszy świętej od IV wieku, bo święty Ambroży ją cytuje, do której dostęp miał mieć tylko kapłan, bo była to wielka świętość. Stąd pojawiał się pewien marazm liturgiczne w Kościele. Po etapie oświecenia, kiedy świadomość ludzi też wzrastała, prawa ludzi, w XIX wieku pojawiła się wielka potrzeba tego, żeby coś z tym zrobić. Że msza święta jest czymś tak wspaniałym i tak cennym, że musi być dostępna dla człowieka. Jest źródłem ducha chrześcijańskiego. Stąd jeśli ma karmić ducha, to musi być spożywana. Nie może być tylko obserwowana, czy gdzieś tam zostawiona z boku. Czyli też to, że jak mamy tego rodzaju właśnie przekazy o praktykach, w pewnym momencie zachęcano właśnie, ponieważ ludzie nie byli w stanie śledzić, co się dzieje, zrozumieć podczas Eucharystii, zachęcano tu się pomóc różańcem, tu odmówię jakąś modlitwę, wypełnij sobie jakoś ten czas, tylko zwróć uwagę na pewne kluczowe momenty, które się będą podczas Eucharystii działy. Tak, czasami to było bardzo mądrze robione, jak to widzimy choćby w pieśniach mszalnych, które pokazują nam poszczególne głębie poszczególnych elementów liturgii, przerywano je na Ewangelię, na przeistoczenie, na komunię, tak to cały czas ludzie śpiewali, albo próbowano rozważyć mękę pańską, porównując ją do poszczególnych obrzędów mszy świętej. Natomiast to dalej było za mało. Pojawiła się taka myśl, zwłaszcza u mnichów benedyktyńskich, żeby ludzi wprowadzić w treść liturgii takiej, jaka ona jest. Nie na zasadzie alegorii, obrazów, że teraz Pan Jezus idzie na Golgotę, bo ksiądz idzie po stopniach ołtarza, tylko zobaczenia, co się w tej liturgii konkretnie dzieje. I tutaj z wielką pomocą dla wiernych przyszedł papież Pius X na początku XX wieku, który otworzył ludziom bardziej dostęp do Komunii Świętej, zachęcając do Komunii Świętej codziennej. Wydał dekret na ten temat w 1905 roku. Zachęcał do związania Komunii Świętej z
kontekstem całej celebracji eucharystycznej, żeby nie była ona udzielana przed mszą czy po mszy, ale w konkretnym momencie, w którym Sobór Trydencki chciał, a msza przewiduje komunię kapłana, obniżył także wiek przyjmowania Komunii Świętej, to wcześniej było około 14 lat, do 7. Więc te ruchy na przełomie XIX-XX wieku wczesnej były... Komunii Świętej przystąpiły jako 6 lat. Tak, jako z owoców Piusa X miałem okazję skorzystać. Także to są rzeczy, które no, dla nas wydają się dość oczywiste, natomiast wtedy takie nie były, to były rzeczy bardzo nowe. Chociaż tak ja do dzisiaj staram się zachęcać właśnie parafian u siebie, żeby jednak mówić im, słuchajcie, czymś naturalnym powinno być to, że przystępujemy do komunii na każdej mszy, na której jesteśmy, chyba że mamy przeszkodę w postaci poważnego grzechu, ale wtedy od razu korzystamy z sakramentu spowiedzi, żeby czym prędzej móc do tej Komunii Świętej powrócić. Tak, to jest bardzo zdrowe podejście i do takiego zachęcał Pius X już na początku, choć prawo nie sprzyjało temu, choćby przez to, że obowiązywał cały czas post eucharystyczny od północy. To zmienił dopiero Pius XII w latach 40-50. Najpierw określając, że woda nie łamie postu eucharystycznego, ograniczając post dla chorych, podróżujących, a w końcu w 57 roku skrócił post eucharystyczny tylko do 3 godzin, co umożliwiło ludziom, księżom, odprawianie mszy świętej w godzinach wieczornych, a ludziom uczestnictwo w tej mszy świętej. Więc zwróćmy uwagę, bo czasami tu można odnieść takie wrażenie, kiedy się mówi o tej mszy w postaci takiej uporządkowanej podczas Soboru Trydenckiego, jakby to wyglądało w ten sposób, że była kiedyś ta msza tak zwana trydencka, potem długo, długo nic, a wreszcie potem się wszystko pozmieniało podczas Soboru Watykańskiego II, a tutaj mówimy o ruchu liturgicznym, który miał swój początek w XIX wieku, była pewna refleksja, były pewne jakieś takie właśnie szukanie tego, co większy owoc przyniesie. Mówiliśmy o kolejnych papieżach, którzy byli w to zaangażowani. Czyli innymi słowy, możemy mówić o pewnym procesie, który doprowadził też do tych zmian, które znamy już z Soboru Watykańskiego II. Tak, i nawet niektóre hasła, które nam się kojarzą z Soborem Watykańskim II, jak na przykład aktywne uczestnictwo we mszy świętej, to są postulaty, które były głoszone już wcześniej. Świadome uczestnictwo, pełne, owocne. To są rzeczy, które pojawiały się już w wieku XIX. W XIX wieku na przykład papież Pius IX zniósł zakaz publikowania tekstów mszalnych w językach narodowych. Ludzie w końcu mogli wiedzieć, czym ksiądz się modli, wejść w teksty, którymi ksiądz się modlił na danej mszy konkretnego dnia. Śledzić, co się dzieje w tym momencie. Śledzić, co się dzieje, dokładnie. Później, od początku XX wieku, od 1906 roku w Jugosławii, później w 1920 roku w Chorwacji, Słowenii, w Czechach, w 1929 roku w Bawarii, zaczynają się pojawiać elementy mszy świętej w językach narodowych sprawowane. Więc to nie jest wynalazek czysto posoborowy, żeby język narodowy był obecny we mszy świętej. W Polsce na przykład w 61 roku, czyli jeszcze przed soborem, papież dał zgodę na to, żeby części stałe mszy świętej, chwała na wysokości Bogu, wierzę w jednego Boga, święty, Baranku Boży, były wykonywane w języku narodowym. Potem już zdążyliśmy zapomnieć o tym, że była taka specjalna zgoda, bo później się pewne rzeczy już coraz bardziej upowszechniły. Tak, to stosunkowo krótki etap w historii Kościoła był. Znowu od 29 roku do 70, to jest zaledwie 40 lat. Dla człowieka dużo, dla Kościoła bardzo mało. Więc do niektórych rzeczy zdążyliśmy się przyzwyczaić, czy uznać je wręcz za oczywiste, chociaż wcale takimi nie były. No właśnie, i teraz jak popatrzymy sobie, co takiego w porównaniu z tym, co gdzieś wcześniej, gdzieś troszkę zaginęło, czy zeszło na dalszy plan, zostało wyeksponowane, czy tak pokazane w jakimś takim wyraźniej już właśnie w tych reformach Soboru Watykańskiego II liturgicznych?
oczyszczoną, bardzo mocną mszę świętą z wielu gestów, które się powtarzały. Ucałowań ołtarza jest we mszy świętej trydenckiej prawie 10, znaków krzyża kilkanaście. Starano się sprawić, aby ta forma mszy świętej była jak najbardziej czytelna, jasna i zrozumiała. Jak sobie na dobrą sprawę porównamy to, co było we mszy świętej trydenckiej, to, co mam we mszy świętej dzisiaj, to się różni tylko w drobnych szczegółach. Na dobrą sprawę. Pomijając kwestie najbardziej widoczne, czyli język, kwestie ułożenia celebransa, czy jest na czele ludu, czy otacza razem z ludźmi ołtarz, to są drobiazgi. Nie? Natomiast Kościół starał się w myśl tego, czego uczył już Sobór Trydencki, sprawić, żeby uczestnictwo ludzi we mszy świętej było jak najbardziej owocne, żeby liturgia rzeczywiście przybliżała ich do Pana Boga. I tutaj właśnie mamy lekcjonarz już mszalny, taki dużo bardziej obfity, czyli jedna z tych zmian to jest to, że mamy taki dużo większy dostęp do Pisma Świętego właśnie poprzez liturgię. Tak, we mszy świętej trydenckiej mamy tylko jedno czytanie przed Ewangelią, na mszy świętej, niezależnie od tego, jaki mamy dzień, z wyjątkiem 12 dni w roku, kiedy tych czytań było więcej, nie licząc Wielkiej Soboty i Wigilii Paschalnej. Mamy czytania, które się nie powtarzają co roku, tylko Ewangelia Niedzielna powtarza nam się co 3 lata dopiero. Czytania w dni powszednie w ogóle mamy dodane. W mszale trydenckim formularze mszalnej czytanie na każdy dzień miał tylko okres Wielkiego Postu. W pozostałych okresach liturgicznych powtarzano czytania niedzielne, jeśli nie było dane jakiegoś święta czy wspomnienia świętego. Więc stół Słowa Bożego jest nastawiony dużo, dużo obficiej niż to, co było. Zredukowano prywatne modlitwy kapłana, przywrócono możliwość przyjmowania Komunii Świętej pod dwiema postaciami, czego też ze względów praktycznych od średniowiecza w Kościele nie było. Czyli pewne rzeczy, no właśnie, tu mówimy, tu przywrócono, tu dodano, tu troszeczkę ujęto, aż się w takie rodzi pytanie, no to zaraz, to na ile można, czy nie można właśnie w taki sposób podchodzić, bo no czasami się pojawiają takie głosy, że to przecież, czy to jest właściwe podejście właśnie do Eucharystii. No i co by należało odpowiedzieć na pojawiające się tego rodzaju wątpliwości? Pozwolę sobie zacytować jeden z kanonów soborowych. Kościół od wieków posiadał tę władzę, żeby w udzielaniu sakramentów z zachowaniem ich istoty mógł zawsze wprowadzać lub zmieniać to, co według różnorodności rzeczy, czasów i miejsc uzna za odpowiednie, czy to dla pożytku przyjmujących, czy też dla uczczenia samych sakramentów. To już dość jasno, jak się zdaje, zaznaczył apostoł, mówiąc: niech o nas każdy człowiek myśli jak o sługach Chrystusa i szafarzach tajemnic Bożych. Że zaś tej władzy rzeczywiście używał, to wiadomo nam nie tylko co do wielu innych rzeczy, a szczególnie co do tego sakramentu, czyli Eucharystii, gdyż po wydaniu niektórych przepisów dotyczących jego używania mówi na końcu: inne rzeczy zarządzę, gdy przyjdę. No zaraz, to... Ktoś by powiedział, ale to czy w takim razie Sobór Watykański II mógł sobie pozwolić na to, żeby tak zmieniać, mówić o tym, że są możliwe zmiany, bo takie skojarzenie by się niejednej osobie w tym momencie pojawiło. Czy tu trzeba pamiętać o tym, że dokument soborowy, który przeczytałem, nie był z Soboru Watykańskiego II, tylko z Soboru Trydenckiego. I to może być zaskoczenie dla słuchaczy. Ja tak celowo troszeczkę podprowadziłem pod tego rodzaju właśnie skojarzenie, bo tak czasami właśnie Sobór Watykański, Sobór Trydencki kojarzy się właśnie z mówieniem o niezmienności, a tymczasem właśnie tutaj przytoczyliśmy dokument Soboru Trydenckiego mówiący o tym, że zachowaniem istoty sakramentów można zmieniać to, co się uzna za odpowiednie dla pożytku przyjmujących, czy też
dla uczczenia samych sakramentów. Tak, i rzeczywiście we mszy świętych spojrzymy sobie na całą jej historię. Niezmienne pozostaje to, że u jej początku czytamy Pisma Apostolskie i Stary Testament, czyli czytamy Pismo Święte. Niezmienne pozostaje to, że następuje przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. I niezmienne pozostaje to, że ten chleb i to wino jest nam dawane jako pokarm dający życie wieczne. To jest istota, która pozostanie taka sama i pozostawała i będzie dalej niezmienna. Natomiast zmienia się sposób, w jaki tę istotę przeżywamy. Zmienia się to, co jest zewnętrzne, co jest bardzo ludzkie w tym bosko-ludzkim działaniu, jakim jest liturgia, zwłaszcza msza święta. Czyli można to ująć tak, że potrzebujemy odróżnić sobie to, co jest stałe, niezmienne, co jest zakorzenione właśnie w Wieczerniku i Golgocie i trwa w takiej, co do istoty, do dzisiaj, od tego, co zmienia się, bo jest możliwe do zmiany, bo w końcu nie dostaliśmy właśnie od samego Jezusa jakichś szczegółowych, wytycznych w takich punktach bardzo jednoznacznych tego, jak to ma wyglądać. Owszem, usłyszeliśmy o Duchu Świętym, który przyjdzie, wszystko nam przypomni, wszystkiego nas nauczy. Dokładnie tak. I liturgia będzie się zmieniała dalej. I naszym zadaniem jest wejście w tę liturgię najlepiej, jak potrafimy. I temu też ma służyć kongres eucharystyczny, który w naszej diecezji przeżywamy, abyśmy liturgię poznali, pokochali, tak aby nasze uczestnictwo w niej było czynne, świadome i owocne przede wszystkim. Żeby przynosiło owoce w naszym życiu z Panem Bogiem i w życiu dla Boga. I dotarliśmy tutaj już do współczesności, ale dzisiaj już nie będziemy mówić o tym, jak w szczegółach, krok po kroku ta współczesna liturgia wygląda. O tym akurat będziemy mówić za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu eucharystycznym, spotkaniu związanym z kongresem eucharystycznym. A tutaj myślę, że to jest takie owocne spotkanie, które Państwo mogli z nami spędzić. Ja bardzo serdecznie dziękuję tutaj naszemu gościowi za ten czas, który właśnie razem spędziliśmy. Moim gościem był dzisiaj ksiądz Tadeusz Górny. Bóg zapłać za ten wspólnie spędzony wieczór. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Oraz ojciec Mirosław Bożek, jak co tydzień w środę wieczorem. Także dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne audycje związane z Kongresem Eucharystycznym Diecezji Gliwickiej, które będą pomagać nasze rozumienie Eucharystii. Bóg zapłać, dobrej nocy, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, dobranoc.